tyle zostaje po człowieku. Zabytki Nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. W dzisiejszym odcinku witam Was z nietypowego miejsca i również poruszę nietypowy temat, dlatego że nie będzie dzisiaj o szybowcu ani o samolocie, tylko o człowieku, a bohaterem odcinka będzie pilot Alfred Włodarski. On się urodził 15 lipca 1916 roku w Wędrogowie, to jest taka niewielka miejscowość w powiecie skierniewickim, która nawet współcześnie liczy kilkadziesiąt domów. Stamtąd jest 50 km do Okęcia. I pierwszy dokument, który po Alfredzie Włodarskim pozostał i zarazem jeden z najciekawszych, jest to przedwojenna książka pilota szybowcowego. Książka ma numer 131 i została nabyta w głównej księgarni wojskowej. Na stronie tytułowej widnieje data 1936, ale loty akurat wpisane są od roku 1935. Mamy tutaj również dane pilota. 19-letni Alfred Włodarski mieszkał w Milanówku przy ulicy Stawy 4. Odwiedziłem to miejsce, z tego co udało mi się dowiedzieć, nazwy ulic i numery domów są tam zgodne z przedwojennymi. Dom określony w książce jako Villa Renata wygląda tak. Villa to nie jest raczej, a czy jest to budynek przedwojenny, głowy nie dam, ale niewykluczone. Natomiast nie sprawia ten budynek wrażenia opuszczonego, ale mimo prób czynionych przez kilka dni, nikt nam tam nie otworzył. I nie dowiedzieliśmy się nic nowego na temat Alfreda Włodarskiego. W ogóle to w latach przedwojennych ortografia nie była najmocniejszą stroną ludzi. Mamy tutaj zapisany aeroklub warszawski, tak jak się wtedy mówiło, no, warsiaski. I dopiero później dopisane tutaj W. Przed wojną można było uzyskać cztery kategorie wyszkolenia szybowcowego oznaczone A, B, C i D. A to był lot ślizgowy po prostej, trwający powyżej 30 sekund. B to był lot ślizgowy z zakrętami, trwający ponad minutę. A C to był lot żaglowy, trwający ponad 5 minut. I te trzy kategorie Włodarski uzyskał. Tutaj są numery odznak nadanych mu za te osiągnięcia. Ale również przewyższył to, co powiedziałem, dlatego że doszedł do lotów holowanych i do lotów akrobacyjnych. W książce zapisane są loty na szybowcach od 2 marca 1935 do 1 lipca 1936 roku. Pilot wykonał 78 lotów, już 71 trwał ponad 5 godzin. Loty te miały miejsce w Miłośnie, Goleszowie i Pińczowie. Jest też wpis o ukończeniu szkolenia z lotów holowanych i z akrobacji z lipca i sierpnia 1936 roku. Wszystkie te uprawnienia Włodarski uzyskał spędzając na lotnisku łącznie niecałe 4 miesiące. A oto zdjęcie. Widzimy tutaj Alfreda Włodarskiego spacerującego po Warszawie w czasie, kiedy kończył on szkolenie szybowcowe. Włodarski zaczynał od Wrony Bis. Później przesiadł się na Czajkę i nieco bardziej obudowaną Czajkę Bis. Większość lotów na Wronie trwało od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Dopiero na Czajce czas lotów zaczął liczyć się w minutach. Kolejne szybowce to pełnokadłubowe Komar i Komar Bis i tutaj loty trwały już godzinami. A wszystkie wymienione typy to szybowce zaprojektowane przez Antoniego Kocjana. Na końcu książki pojawia się CW-5 Wacława Czerwińskiego i SG-3 Szczepana Grzeszczyka o doskonałości przekraczającej 20. Tutaj Włodarski stoi przy motoszybowcu AMA na wystawie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w 1938 roku. Ta wystawa była w Teatrze Letnim w Milanówku. Następnie Włodarski wstąpił do lotnictwa wojskowego. Z tego okresu nie mam dokumentów dotyczących szkolenia, mam natomiast zdjęcie samolotu PZL P7 Bis z archiwum Włodarskiego i jest też jedno zdjęcie o wiele ciekawsze, takie zdjęcie. Ja go nigdy wcześniej nie widziałem. To jest samolot RWD-11, wczesna wersja, jeszcze z krótkim przodem i z przeszkloną górną częścią kabiny pilotów. I ten samolot jest tutaj pokazany od przodu w powietrzu. Włodarski latał w pierwszym pułku lotniczym w 217 Eskadrze 2 Dywizjonu Bombardującego jako pilot samolotu bombowego. Zachował się z tego okresu taki dokument. Jest to nocny meldunek bombardierski dotyczący lotu ćwiczebnego. Tutaj Włodarski w stopniu szeregowego poleciał z bombardierem sierżantem Podgórzakiem na samolocie Fokker F7. Na ćwiczenia z bombardowania. Ich celem była stacja w miejscowości Warka nad Pilicą. Sposób bombardowania był pochyły, pogoda była burzliwa, wiatr porywisty, była noc. Samolot zabrał 12 bomb i zrzucił 7 z tych bomb na symulowany cel. I tutaj mamy taką ocenę
tego, jaki był skutek tego bombardowania. Nie znam się do końca na tym, czy jest to dobry wynik, czy nie, no ale taki meldunek bombardierski tutaj mamy. W dokumencie nie pojawia się imię sierżanta Podgórzaka, ale możliwe, że był to Józef Podgórzak. Lotnik o takim nazwisku służył w 301 Dywizjonie w Anglii i poległ w roku 1942 w Wellingtonie, który został zestrzelony nad wyspą Borkum. Z 1939 roku mamy również taką legitymację czy zaświadczenie, które jest wydane dla żandarmerii i władz wyższych. Tutaj dopiero to są błędy ortograficzne. Natomiast zaświadcza to, że Włodarski jest pilotem. I podpisał to jego dowódca o nazwisku Cwynar. Cwynar to znane w polskim lotnictwie nazwisko. Dowódcą Włodarskiego był kapitan Stanisław Cwynar, piłsudczyk, legionista, który we wrześniu latał na Łosiach, a w Anglii został dowódcą 300 Dywizjonu Ziemi Mazowieckiej i instruktorem. Zmarł w roku 1982. Warto też wspomnieć jego brata Michała, który był asem myśliwskim, latał w 315 i 316 Dywizjonie i dożył 2008 roku. Zmarł w Dumfries. Z okresu lotów bombowych w archiwum Włodarskiego jest zdjęcie Karasia ze zdjętymi owiewkami kół. O dokonaniach Włodarskiego z czasu wojny obronnej września nie wiem nic. Kolejny dokument, który się pojawia w archiwum, to jest dokument rumuński. Do Rumunii, jak wiemy, wielu polskich żołnierzy i lotników przedostało się po upadku kampanii wrześniowej, czy też jeszcze w jej trakcie. I to jest rodzaj książeczki ubezpieczeniowej. Jest tutaj napisane, że należy ją przechowywać z wielką ostrożnością, bo tylko mając ten dokument w ręku, można dochodzić swoich praw. Tak wygląda ta rumuńska książka. Dane posiadacza. I tutaj mamy wbite pieczątki. One obejmują czas od 18 września do 8 października 1939 roku. A dalej już nic nie jest wypełnione. Mamy tutaj też taką pustą kartę na informacje zdrowotne, w tym na wynik prześwietlenia płuc. Z pobytu lotników w Rumunii mamy też w tym archiwum dwa zdjęcia. Jedno zrobione w trakcie odpoczynku, a drugie w trakcie posiłku. Dalsze losy doprowadziły Włodarskiego do Francji. Mamy tu kartę z nazwiskiem i stopniem kaprala, z potwierdzeniem, że Czerwony Krzyż w Genewie otrzymał jego korespondencję. Jest tutaj też pieczęć z Paryża i informacja, że ten dokument przeszedł przez Agencję Wywiadowczą do Spraw Jeńców Wojennych. Z Francji mamy też dwa zdjęcia myśliwca Morin-Saulnier. Na jednym widać polskie barwy, na drugim barw nie widać, ale widać ładnie wysuniętą chłodnicę. Kolejny z dokumentów ma francuską pieczęć, pieczęć z Marsylii, ale pojawia się już tutaj język angielski, dlatego że jest to tymczasowa legitymacja do transportu żołnierzy polskich z Francji na Wyspy Brytyjskie. Tutaj mamy napisane, że Włodarski jest kawalerem, stopień to starszy szeregowy. Natomiast na pieczęciach pojawiają się daty 14 i 19 listopada 1939 roku. Dokument podpisał podpułkownik dyplomowany obserwator Bohuszewicz. Wygląda na to, że był to Władysław Bohuszewicz, bohater Bitwy Warszawskiej, który później brał udział jako aerofotogrametrysta w wytyczaniu granicy między Polską a Związkiem Radzieckim. W RAF-ie pełnił funkcje sztabowe, przeżył wojnę i zmarł w roku 1956 w Londynie. Alfred Włodarski, jak i inni, trafił w Anglii do jednostki szkolnej. Latał tam m.in. na takich Tiger Mothach. Następnie na zdjęciach pojawia się, o ile się nie mylę, samolot Miles Master w odmianie z silnikiem gwiazdowym. Widać go na zdjęciach w powietrzu i na ziemi. To charakterystyczne podwozie z goleniami pod kątem chowało się do tyłu, także opona obracała się, żeby być poziomo. Tutaj widać wnękę chowania podwozia. A tu z kolei widzimy skutek awarii lub błędu nieprzyzwyczajonych do chowanego podwozia pilotów. Samolot wylądował na brzuchu. No i tutaj, takie zdjęcie musi mieć każdy lotnik. Włodarski sam lub z kolegami pozował też przy samolocie Airspeed Oxford. To zdjęcie wykonano na lotnisku Warwick. I przy nieczęsto wspominanym dzisiaj średnim bombowcu AW-38 Whitley. Oto legitymacja uprawniająca do noszenia znaku pilota z Polskiej Szkoły Pilotażu z 1942 roku. Na odwrocie jest ciekawa informacja, że ta odznaka nie może być nikomu dana w formie prezentu ani pamiątki. Podpisany jest tutaj komendant szkoły, pułkownik pilot Iwaszkiewicz, czyli Wacław Iwaszkiewicz, który w Polsce był instruktorem z Dęblina, był dowódcą lotnictwa Armii Łódź w 1939 roku, a w Anglii był zastępcą inspektora sił powietrznych, zmarł w roku 1963 w Londynie.
Finalnie od roku 1943 Alfred Włodarski latał w Anglii w dywizjonach myśliwskich 315 i 316. Nie latał chyba w dywizjonie 302, natomiast na zdjęciach pojawiają się samoloty z tego dywizjonu, tak jak na przykład tutaj, gdzie na samolocie dywizjonu 302 Włodarski siedzi razem z Kazimierzem Będzińskim. Będziński latał w 302 dywizjonie, zmarł w Croydon w 1976 roku. Tutaj z kolei Włodarski siedzi przy ścianie budynku z namalowanym godłem dywizjonu 316. Z okresu lotów myśliwskich mamy zdjęcia głównie przy samolotach Spitfire, widać na nich polskie szachownice. Są też zdjęcia z życia jednostki, w tym wizyta generała Sikorskiego. Są defilujący lotnicy, a nad ich głowami przelot formacji myśliwców. Po wszystkim poczęstunek w hangarze, a w tle samoloty i wiszące obok siebie flagi polska i brytyjska. Zdjęcia z Anglii dopełnia fotografia wraku Heinkla 111, a także startującego bombowca Lancaster i lecącego nisko samolotu Bristol Blenheim. W maju roku 1943 Włodarski zapisał się na jakiś kurs inżynieryjny i tutaj mamy potwierdzający to certyfikat, który gwarantował mu, że jeżeli nie będzie zadowolony z poziomu nauczania albo jeżeli nie zda egzaminów, którymi ten kurs się kończy, to zwrócone mu zostaną koszty czesnego i opłaty za ten kurs. Tutaj Włodarski figuruje sierżanta. A jego adres to baza RAF-u Northolt, Middlesex. W roku 1944 Włodarski został awansowany na stopień Warrant Officer, to był stopień tymczasowy, odpowiednik polskiego chorążego, i było to w bazie RAF-u w Croydon. Tutaj razem z Włodarskim taki sam stopień otrzymał pilot Bronisław Malinowski, który latał w 302 dywizjonie, później również w cyrku Skalskiego, przeżył kilka zestrzeleń, a po wojnie latał w lotnictwie Pakistanu, taka ciekawostka. Zmarł w roku 82 w Londynie. Włodarskiemu przyznano wtedy 10 dni urlopu. Ten urlop kończył się 2 dni przed desantem w Normandii, jak się okazuje, ale niestety i tak były już to ostatnie tygodnie życia naszego bohatera. Zanim przejdziemy do dokumentów, które powstały już po jego śmierci, zobaczcie jeszcze kilka zdjęć i pocztówek, które zachowały się w archiwum lotnika, a ja w tym czasie chciałbym podziękować patronom dzisiejszego odcinka, który największymi kwotami wsparli Maciej Stankiewicz, Jakub Jamrus, Daniel Gerlach, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Piotr Boruszewski i R. Kamil C. A tak w ogóle to dokumenty, które tutaj pokazuję, które stały się scenariuszem tego filmu, przechowuje i udostępnił mi je Jacek Szczyrba, pasjonat lotnictwa, który niedawno swoją pasję przelał na papier, publikując taką powieść pod tytułem Czerwoni na szóstej. Jak widać, głównym samolotem, który bierze udział w fabule, jest P-40, ale pojawiają się tam również inne maszyny. A opisy walk powietrznych oparte są na realnych sytuacjach, na wspomnieniach takich jak Way of the Fighter, na wspomnieniach Urbanowicza, na różnych książkach, gdzie weterani tych walk opowiadali, jak to wyglądało. A oprócz tego Jacek Szczyrba ma talent plastyczny i wiele tutaj jest ilustracji w tej książce, które również pokazują samoloty i ilustrują te historie. Także polecam książkę Czerwoni na szóstej. W opisie filmu są linki, gdzie można ją kupić. A my wracamy do ostatniego rozdziału życia Alfreda Włodarskiego. Ostatnie dokumenty to listy adresowane do matki Włodarskiego, napisane już po jego śmierci. On zginął 14 lipca 1944 roku, dzień przed swoimi urodzinami, za sterami samolotu Hawker Typhoon. Tutaj jest zdjęcie samolotu, to był samolot tego typu, nie ten egzemplarz, to był Hawker Typhoon 1B, ale są też dane egzemplarza, na którym rozbił się Włodarski. On miał ten samolot przebazować i generalnie nie jest jasna trasa tego przelotu, dlatego że jako miejsce startu raz podawane jest coś, co się nazywa Churchill Barn. Nie udało mi się znaleźć nigdzie tej nazwy, nie mam pojęcia, co to było Churchill Barn, ale jest też informacja, że on startował z Croydon. No tam była baza RAF-u, więc to nie jest nic dziwnego. I samolot miał być przebazowany do hrabstwa Gloucestershire, wedle niektórych informacji do lotniska w Gloucester, a wedle innych na lotnisko 20 km wcześniej się znajdujące, to było lotnisko Aston Down.
I tak czy inaczej, jaki by nie byłby cel tego lotu, to właśnie w Aston Down samolot się rozbił. A jako przyczyna katastrofy podawane jest przeciągnięcie podczas wyprowadzania z lotu nurkowego. Jest to o tyle prawdopodobna przyczyna, że Hawker Typhoon to był samolot, który miał opinię samolotu. Różne można przeczytać, ale jedna jest taka, że miał ostrą charakterystykę przeciągnięcia. Na pewno przy przeciągnięciu zwalał się na skrzydło, co dla takiego typu samolotu nie jest niczym dziwnym, ale również są informacje, że ten samolot miał tendencję do zacieśniania manewrów przy zaciągniętym drążku, czyli na przykład przy zacieśnianiu pętli, więc możliwe, że po wyprowadzaniu z lotu nurkowego włodarski chciał wyprowadzić samolot, ten samolot zacieśnił ten manewr i doszło do przeciągnięcia. W instrukcji do samolotu było, że jeżeli samolot właśnie ten manewr zacieśnia, to wręcz trzeba odepchnąć energicznie od siebie drążek. Mogła to być nietypowa charakterystyka samolotu w porównaniu ze Spitfire'em. Pierwszy list to jest list do matki Alfreda Włodarskiego, który zachował się jako odręcznie napisany oryginał. Ten list został nadany z Londynu, z Hyde Parku, a jego autorem jest Ludwik Musiał z żoną. Znajdują się tutaj niepotwierdzone nigdzie informacje o tym, że Włodarski miał na swoim koncie zestrzelenie niemieckiego samolotu oraz zestrzelenie kilku niemieckich bomb latających. Jest informacja o tym, że sam Włodarski został zestrzelony, wpadł do kanału La Manche i cudem ocalał. A autor listu pisze, że sam w 1943 roku został inwalidą i podawał się Włodarskiemu za przykład tego, co może się z człowiekiem stać, i nakłaniał go do ostrożnego latania, ale jak pisze, było to nakłanianie bezskuteczne. Do tego listu, wynika z treści, były dołączone również zdjęcia z pogrzebu Alfreda Włodarskiego, ale tych zdjęć w tym archiwum nie ma. Drugi list zachował się jako maszynopis i jest to tłumaczenie oryginału. Autorką listu jest kobieta o imieniu Joyce, to jest narzeczona Alfreda Włodarskiego, planowali pobrać się we wrześniu. Ona chciała napisać do matki Włodarskiego list po polsku, ale ktoś, kto obiecał jej ten list przetłumaczyć w Anglii, zachorował, nie udało się znaleźć innego tłumacza i list został przysłany do Polski po angielsku i w Polsce już został przetłumaczony i właśnie ta kopia tłumaczenia to jest to, co trzymam w rękach. Joyce pisze tutaj, że Włodarski Alek, tak do niego widocznie mówiła, że Alek był członkiem klubów Caterpillar i Goldfish. Caterpillar to jest nieformalny klub zrzeszający lotników, którzy uratowali życie skacząc ze spadochronem, a Goldfish to jest nieformalny klub zrzeszający lotników, którzy wodowali lub którzy po skoku ze spadochronem wpadli do wody i przeżyli. Co potwierdzałoby to, że Włodarski faktycznie został zestrzelony nad kanałem La Manche. Mamy tutaj też informacje dotyczące samej katastrofy samolotu Typhoon. Tutaj jest napisane właśnie, że lot był z Croydon do Gloucester i że pilot miał zamiar lądować, a maszyna, która musiała być wadliwa, przestała pracować lub pracowała źle. Lotnik próbował wyprostować, ale niefortunnie i na nic to się nie zdało. Zatem znowu prawdopodobna informacja, że miała miejsce awaria samolotu, no bo z jakiej innej przyczyny nagle w czasie przebazowania myśliwca miałby się on znaleźć w fazie lotu, jaką jest lot nurkowy. Jest tutaj też informacja o tym, że Włodarski został pochowany w grobie, który udostępniła rodzina Joyce. Joyce chciała przesłać zdjęcia, ale nie przesłała tych zdjęć. Nie chciała tego robić, dopóki nie miała pewności, że ten list do matki Włodarskiego dotrze. Z tymi listami to w ogóle wtedy było ciężko, no była wojna, zatem nic dziwnego, ale pojawia się tutaj też taka informacja, że Włodarski bardzo troszczył się o matkę, bardzo ją kochał i przez cały swój pobyt w Anglii różne kupował rzeczy i zbierał rzeczy, pewnie nawet takie codzienne, które zamierzał po wojnie wysłać czy zabrać ze sobą do Polski i wysyłał również matce paczki z żywnością. I nie było żadnej informacji dotyczącej tego, czy matka te paczki odebrała, czy matka tych paczek nie odebrała i dopiero w maju, tutaj jest napisane pierwszego, chyba to było dokładnie maja roku, tak, 44, dotarła kartka poprzez Czerwony Krzyż, w którym Włodarski przeczytał 25 słów od swojej matki, wiedział, że ona żyje i że się dowiedział pewnie, czy te przesyłki dotarły, czy nie. Jest tu napisane, że był on najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, kiedy po prawie 5 latach, no, po 5 latach pierwszy raz dowiedział się, że jego matka żyje. I jest tu też w tym liście kilka spraw, które niech pozostaną o charakterze osobistym.
Jeśli chodzi o tą Joyce, to też jest taka ciekawa informacja, że na jednym ze zdjęć z życia jednostki jest z tyłu napisane odręcznie, że to jest kopia właśnie dla Joyce i pojawia się tutaj jej nazwisko. Ono jest częściowo naddarte, ale miała na nazwisko prawdopodobnie Bonner albo Bonnet. Wygląda na to, że Włodarski rzeczywiście został zestrzelony, natomiast czy mógł on zestrzelić bombę na przykład V1? Latał Hawkerem Typhoonem. To był samolot zdolny do dogonienia takiej bomby. Nie wiem, czy latał nim bojowo, na pewno latał nim w formie przebazowania. Z kolei ataki przy użyciu V1 Niemcy rozpoczęli w czerwcu roku 1944. Zatem to było w ostatnich tygodniach życia Włodarskiego, już po jego powrocie z urlopu, więc teoretycznie szansa taka, że zestrzelił taką bombę, istnieje, ale potwierdzenia ani zaprzeczenia tego jednoznacznego nigdzie nie ma. Alfred Włodarski został pochowany w Anglii na cmentarzu przy Eastcote Lane w Harrow. Tak wygląda rodzinny grób w Milanówku. Jest tutaj pochowana jego matka, Marianna Włodarska, a także jego siostra Renata. Sam Alfred jest również symbolicznie dopisany na płycie nagrobnej. Po lotniku zostały oprócz dokumentów dystynkcje z kołnierza munduru, guzik z orłem, a także naszywka naramienna Poland, tu akurat w czerwonej wersji, haftowanej zwykłą nicią. W ogóle to korzystając z okazji jeszcze chciałem zwrócić uwagę na takie coś. Jeśli macie w domu jakieś tego typu stare, cenne dokumenty, to trzeba przede wszystkim tak, pousuwać z nich wszystkie zszywki, spinki i metalowe rzeczy. Następnie trzeba te dokumenty rozprostować i w rozprostowanym położeniu trzeba je umieścić w specjalnych kopertach. To są koperty, które wyglądają normalnie, ale kupuje się koperty z tak zwaną rezerwą alkaliczną, tak zwane bezkwasowe. To powoduje, że umieszczone w nich dokumenty się mniej zakwaszają, a zakwaszanie się takiego dwudziestowiecznego papieru to jest jeden z głównych powodów jego degradacji. Jeżeli mamy zdjęcia, to te zdjęcia trzeba umieścić w koszulkach i to też, proszę zwrócić uwagę, nie jest zwykła koszulka taka do dokumentów do urzędu, tylko to są specjalne koszulki wykonane z materiału, który jest certyfikowany do długotrwałego kontaktu z farbą drukarską. Występuje to też w postaci takich bardziej przypominających taką woskowany papier kopert przeźroczystych na dokumenty i na nieco większe zdjęcia. Trzeba to w ten sposób poukładać. I jeżeli już wszystko to zrobimy, to się to wkłada do pudełka, które wygląda tak. I to też jest specjalne pudełko dla archiwistów. Pudełko, które jest przewiewne i które również ma odpowiednie pH, żeby nie uszkadzać papieru, który się tam w środku znajduje. W taki sam zresztą sposób tutaj zabezpieczone są te, że tak powiem, fizyczne pamiątki, a nie tylko dokumenty. No i do tego oczywiście, jeżeli mamy takie archiwalia, no to też trzeba w najlepszej, jaką mamy rozdzielczości, sporządzić ich cyfrową kopię, z której później można korzystać bez niepotrzebnego dotykania tych wszystkich dokumentów. Te koperty są też fajne, dlatego że one są produkowane w różnych formatach, w tym na przykład w takich formatach, które nie do końca są obecnie popularne, bo na przykład ta kartka to wbrew pozorom nie jest kartka A4, ona jest trochę dłuższa. Także te koperty są dostosowane do historycznych formatów dokumentów. Tak to należy przechowywać, a ja pozwoliłem sobie to w taki sposób zabezpieczyć z wdzięczności dla tego, kto mi te dokumenty przekazał i w takiej formie je oddam, żeby jeszcze długo przetrwały. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał. Jeżeli ktoś dysponuje dokumentami przedstawiającymi życiorys jakiegoś lotnika albo konstruktora, które pewnie w innej formie nie ujrzałyby światła dziennego, a chciałby, żeby to było przedstawione szerszemu gronu widzów, to ja bardzo chętnie taki film również o innych postaciach zrealizuję. W ogóle to mam pewne plany trochę zmienić formy funkcjonowania kanału Zabytki Nieba, ale to jeszcze może do wakacji dociągnijmy normalnie i później sobie na ten temat porozmawiamy. Pozostawiam Was z czerwonymi na szóstej. Przeczytajcie, czekając na kolejny odcinek Zabytków Nieba. Cześć.